Dobry wieczór Państwu. W ramach drugiego dnia Bruno Schulz Festiwalu zapraszam na Salon Angelusa, czyli cykl spotkań z nominowanymi do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2022. Przed nami spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, nominowanym za Przewóz, wydawnictwo Czarne, które poprowadzi Mikołaj Trzaska. Jestem młodszy, ale mam silniejsze okulary, wiesz? I chociaż nie piszę książek, to wzrok mi się szybciej zepsuł. Proszę Państwa, Andrzeja Stasiuka przedstawiać nie muszę. Ktoś tu dzisiaj powiedział, że Stasiuk to gwiazda. A w związku z tym, że jesteśmy przyjaciółmi, to ja mam troszeczkę odmienne zdanie, na całe szczęście. Tylko się wytłumaczę. To będzie moje pierwsze spotkanie, które prowadzę w życiu. Normalnie jestem muzykiem, saksofonistą, więc mam takie urządzenie w ręku złotego koloru i to jest generalnie mój język i za wszystkie wpadki przepraszam z góry. Jak na saksofonistę to masz niezłe gadanie, wiesz? Nie słyszę cię w ogóle. Czy można dostać tutaj Stasiuka do odsłuchu? Powiedz coś. Jak na saksofonistę masz niezłe gadanie. No. Zobaczymy. We Wrocławiu jesteśmy. Dobry wieczór. Dlatego pytanie będzie związane z Wrocławiem. Andrzej, co by było, gdybyś dostał Nobla? Ja zastanawiałem się nad tym, wiesz. I najbardziej mnie ciekawiło, jak będzie moja wieś na to reagowała ewentualnie, bo milion dolarów w takiej wioszczynie to jednak jest kurwa pewna suma. I w którymś momencie zrezygnowałem. A czyli to ty zrezygnowałeś z tego Nobla? Tak myślałem. Znaczy, myślałem sobie o tym, że chyba byłoby ci znacznie łatwiej nie wziąć tego miliona, niż tak mądrze się przed wypowiadać. Nie prowokuj mnie. Znaczy ja też sobie tak pomyślałem, że nie będę ci zadawał takich pytań, które najczęściej ci pewno zadają. Andrzej, czy jest takie pytanie... Czekaj, bo ja wrócę do tego Nobla. No właśnie. Bo to jest ładna anegdota o życiu lepiej anegdotami. Rąbałem drewno, bo to jesień, trzeba rąbać drewno. I z domu wyszła Monika, podeszła do tego pieńka, do tego stosu drew połupanych i mówi: Olga. A ja mówię: nie załatwiłaś. A ona mówi: zrobiłeś wszystko, żeby nie dostać. No tak, bo wtedy czy byś się zachował jak Olga, czy jak Bob Dylan? To jest takie pytanie. Albo jakbyś zachował się Stasiuk w takim momencie? No raczej jak Bob Dylan, wiesz? A kogo byś wysłał? Ciebie mógłbym wysłać. Ciebie, spokojnie. Tak sobie wyobrażam. Nikogo bym nie wysłał. Powiedział: przyślijcie pocztą. Przecież nie trzeba tam od razu jechać i robić tam tych wszystkich przedstawień. Prześlijcie pocztą. Przelewy bankowe są droższe, wiesz, dużo stracił kasy na tym. Lepiej odebrać osobiście. No bo już tak się zastanawiam, Andrzej, co ty byś... Okej, to jest następne pytanie. No bo czy ty jesteś ekologiem na przykład? Skaczesz z tematu na temat. Nie. Wcale trzymam się cały czas Wrocławia. Nie wiem, czy zauważyłeś to. Słuchaj, no w jakimś sensie, ale też nieprzesadnym. W końcu mieszkam w lesie, to jest wybór. Posadziłem około 300-400 drzew w życiu. Ostatnio założyłem pompę ciepła w domu. Chyba jestem. Ale wiesz, no Monika jest większym na pewno. Przed chwilą się pokłóciliśmy już. No, o ekologii, ale to tak chwilowo. Ale myślę, że jestem, ale też takim bardziej praktykującym niż mówiącym o tym, rozprawiającym. Na przykład rzadko się myję dosyć. Nie, możecie się z tego śmiać, ale to zużycie chemii, zużycie wody jest paranoiczne w tej chwili. Już oglądasz świat, który wysycha. U mnie ludzie na gwałt kopią, drążą studnie głębinowe, bo nie mają wody zwyczajnie, wyschnięte rzeki, bydło ledwo się pasło tego lata. I
wiesz, no moją formą ekologii, że w tej chwili mam najbrudniejszy samochód we Wrocławiu, na pewno. Ja bardzo rzadko myję, a jest auta siebie może częściej. I takie proste odruchy, wiesz. Także można się z tego śmiać, ale jakby kiedy się ogląda na co dzień, wiesz, jak to się, jak się źle dzieje, wiesz, to masz tam taki pomysł, że te wszystkie, wiesz, nasze cywilizacyjne, higieniczne wymysły są ślepym zaułkiem i tyle. To jest coś, o co też chciałem cię zapytać, bo trochę mówisz o tym, że każdy organizuje sobie taki świat wokół siebie, w jakim było stosunkowo wygodnie funkcjonować. To znaczy mamy takie swoje własne osobiste korytka. Czyli niektórzy to lubią takie korytko z Ikei, niektórzy lubią mieszkać w takich nowych rzeczach, niektórzy lubią chodzić w starych rzeczach. Ale tak sobie myślałem właśnie o, nawet jak tutaj przyszedłem i zapytałem się tutaj Kasi, czy ja mogę tą torbę tak tutaj pierdyknąć, przepraszam, bo że, i zobaczyłem, że bez tej torby i bez tej bluzy zdjętej to gdzieś czułbym się tutaj tak nieswojo, taki trochę wyczyszczony. I pamiętam, kiedyś mi powiedziałeś, to ja ci powiedziałem, jak wszedłem do twojego samochodu, ale Stasiek, jaki ty masz tu syf totalny. I rzeczywiście powiedziałeś mi coś o tym, że, znaczy ja to tak zrozumiałem, to nie będą twoje słowa, ale zrozumiałem, że to jest taki chomikowy świat, taka wyściółka, którą sobie zorganizowałeś. Tam były plastikowe butelki po coli, tam była jakaś butelka po piwie, tam były jakieś gazety albo jakieś tygodniki powszechne w błocie, w glinie, bo w miejscu, w którym Andrzej mieszka, jest glina i Andrzej tą glinę przekłada gazetami. Jakby to jest taka metoda. A potem jak pada śnieg, to można się tam zagrzebać w tym śniegu, a jak jest błoto, to w tym błocie można się zagrzebać, bo ono się miesza z tym śniegiem, jest taki brąz. Możesz coś powiedzieć o takim właśnie, możesz powiedzieć coś o porządku w twoim szałasie? Słuchaj, porządek jest specyficzny. On przypomina rzeczywiście norę, ale tam właściwie nikt nie przychodzi poza najbliższymi przyjaciółmi. Ja mogę sobie na to pozwolić. Nie, tam jest syf totalny. Jest dużo pustych flaszek po winie. Jest dużo starych dywanów z takiego second handu słynnego Jasielskiego. Jest dużo biografii słynnych ludzi tej grubości, czyli Berii, Stalina, Pol Pota. Taka moja ukochana biblioteczka. Są brudne okna, które, wiesz, świetnie się na pejzaż patrzy, to światło się załamuje. Pod tarasem, kiedy tam mieszkam, mieszkają też moje owce i wali takim, kurczę, owczym cuchem, który ja uwielbiam, bo to jest jeden z piękniejszych zapachów świata. Kozy zupełnie okropnie pachną. I taka, wiesz, no, złudzenie, że zbudowałeś sobie ten świat, starcie na to, masz ten kawał ziemi i tak dalej, że w opozycji do tego higienicznego świata i chaotycznego i trochę brnącego, wiesz, ślepy zaułek, no to jest to jakiś azyl, wiesz. To jest lepsze od picia, czasami jest lepsze od narkotyku, wiesz. O, tak sobie wyobrażam, no, mówisz o tym samochodzie, no też, no. Ja tam wożę wszystko, to nie jest akurat tym, którym przyjechałem, ale mamy dwa samochody w rodzinie i drugi jest mój. I to rzeczywiście, tam jest imponujący syf, ale też wszystko jest. Wszystko jest w tym samochodzie. Dom. Ale bo jakby, no tutaj trochę chciałem cię namówić, bo rzeczywiście, to znaczy ten syf tak zwany, to dla mnie jest taka, to rzeczywiście, no to jest to, o czym często mówiłeś i pisałeś, że proces fermentacji to jest proces życia, więc fermentowane gazety, fermentujący się tygodnik powszechny albo, albo właśnie, a może Żelazny Krzyż tam też w tej kolekcji, czy nie? Bo tak często jest, że no dobra, to nie było sprawy, nie odzywałem się, tylko że chodzi o to, że ta fermentacja rzeczywiście stwarza tą atmosferę takiego ciepła i to, co jest w obórce. Życia, po prostu no życia. Tak, no. Dokładnie. Obumiera i jednocześnie, wiesz, ożywa coś tam, to wszystkie, nie wiem, bakteryjne owadzi świat. Nie to, że wiesz, ja to jakoś głęboko praktykuję, ale jednak no, to jest rzeczywistość, która mi odpowiada. No. Przeczytałem gdzieś w necie, że ludzie jak się starzeją, to na początku najczęściej jakby
przestają widzieć dobrze. Drugi krok jest taki, że przestają dobrze słyszeć, ale podobno czują zapach do końca życia całkiem dobrze. No to jest najpierwotniejszy zmysł, chyba tak sobie to wyobrażam. Wiesz? Ja lubię smrody. To nie jest tak, że mam jakiś radykalny podział na ładne zapachy i brzydkie zapachy. Wiesz? Ja jakby otoczony tą wonią wsi, to nie rozróżniam za bardzo. Wiesz? Nawet lubię, jak ludzie leciutko capią. No. Zapomniany zapach, wiesz, świeżego potu na przykład, albo spracowanego potu, już nie istnieje. Musisz się zapuścić w jakieś regiony, wiesz, nieco bardziej egzotyczne, albo, nie wiem, bardziej proste, bardziej robotnicze, bardziej ludowe. Coś takiego, ale wiesz, no, zapach jest fundamentem chyba. Tak sobie wyobrażam. Być może najpóźniej opuszcza starców. Chciałbym, żeby tak było. No. Trochę nawiązuję do przewozu. Bo jak wiesz, czytam twoje książki, ale cieszę się, że moje zrozumienie tekstu jest chociaż w 30%. Moje też, jak piszę. Wiesz? Ja wiem. Ale jest tak faktycznie, że to jest jakiś święty smród, że ten zapach jest po prostu cały czas, jakby opisujesz pejzaż zapachem i on się właściwie jest niebywały, jest ekscytujący, jest, nie wiem, to jest też bezpieczeństwo jakieś. Słuchaj, no pewnie tak. Kiedyś napisałem książkę o świetle, czyli o wzroku. Bardzo dawno temu byłem naiwny. A teraz, no jest to, ktoś napisał mi w reakcji, pana książka cuchnie, a ja mówię, super. Tak jest, no. Wiesz, to jest książka o moim dzieciństwie, gdzieś, wiesz, które składało się z zapachu, bo wiesz, dzieciństwo na wsi, ja nie jestem wieśniakiem, spędzałem dużo czasu na wsi, ale już jako dziecko miejskie i to jest jakaś taka opowieść o, kurwa, przepraszam, no Magdalence gdzieś, no czym jest zapach, wiesz. Jakoś tak wyszło. Na tym, wiesz, ci bohaterowie żyją w tym smrodzie, oni się kryją w tym smrodzie, gdzieś zostaje im tylko zapach własnych ciał, żeby się gdzieś tam wiesz, uchronić przed tym, co by nie gadać, nieco ponurym i groźnym światem. Wiesz, żyją w tych norach wydrożonych w ciemności, w swoim, wiesz, no to jest pocieszające. Pamiętasz taki fantastyczny film, australijski western? Wiem, propozycja. Tak. Propozycja. I tam jest fantastyczny moment, kiedy główny bohater jedzie samotnie zupełnie przez ten, kurwa, przez pustynię australijską i ma, wiesz, to horrendalne zadanie do wykonania, jest zmęczony, samotny rzeczywiście i tam wykonuje kapitalny gest, jedzie zmęczony na tym koniu, w tej pustce i ciszy zupełnej. To jest kosmos, który go przygniata i raptem robi coś takiego. Ja tego nie zrobię jeden do jeden. Dalej, jakby uspokojony po prostu. A ja, wiesz, no parę dni jechał, więc tam było trochę tego. Tak, ale ta historia tego sublimatu, który uspokaja, to się często pojawia w różnych jakby miejscach. Też mi się wydaje, że to też jest bardzo moje takie, że to takie poczucie siebie po prostu też się pojawia. No, że to nie tylko bezpieczeństwo w okolicy, ale że to ja śmierdzę. No tak, no. Że już nie jesteś jakimś, wiesz, bytem intelektualnym, kurczę, czy wiesz, jesteś czystą biologią gdzieś. No, to jest fundament. I to jest naprawdę twoje też, nie? Że jakby to jest taki początek identyfikacji. Dużo jakby się zajmuję, pracuję nad właśnie tym problemem identyfikacji i teraz doszedłem do tego, że tu jest źródło. Jeden z najwybitniejszych poetów XX wieku, Winston Hugh Oldham, w swoim którymś pięknym eseju ze zbioru Ręka farbiarza, to jest wybitne dzieło eseistyczne, przy jakiejś okazji rzucił takie zdanie. Nie znam człowieka, któremu nie sprawiało przyjemność wąchania własnych wiatrów. Jeden z wybitniejszych umysłów i to było ironiczne oczywiście, ale też wyjątkowo prawdziwe. Jesteśmy zwierzętami, wiesz, no kurczę, w takim fundamentalnym, no i dla zwierząt zapach jest czymś najważniejszym, tak się identyfikują. Może nie do końca, ale przede wszystkim. Tak sobie myślę, że to dobrze, że nie znam państwa zbyt dobrze. Andrzej, no bo ja nie chcę też robić takiej historii, że jak mówimy o smrodzie, to
to trochę zmierzamy się na wschód, żeby to tak nie było. Ale skoro odczarowaliśmy jakby ten temat i stał się dla nas ważny. To co? Że wschód co? No to powiedz, jaki ten wschód jest dziś dla ciebie. A to Szczerek przed chwilą o tym opowiadał. To co, walimy to, nie gadamy o tym wschodzie. Znaczy to tak, nie, ale mnie kompletnie nie przekonuje, bo jakby oni o polityce, a ja bym chciał powiedzieć o takiej osobistej relacji, bo przecież mam na myśli Monikę, mam na myśli ciebie, wyście ten wschód przywieźli. Ja myślę sobie o tej całej literaturze ukraińskiej, o tych wszystkich chłopakach jeszcze wtedy bardzo młodych, myślę sobie o Bojczęce, o Tarasie, o Jurku Andruchowiczu, o Bondarze. Ja tam po prostu tłum ludzi żeście przywieźli i żeście zaczęli ich wydawać i pokazaliście literaturę Ukrainy Polsce, ale nie tylko, bo mam wrażenie, żeście też popchnęli ich dalej i Sirioża przecież, że nam to też są wasze wydania. I jak to jest dziś? Czy udaje się w obliczu wojny, myślę sobie o naszych przyjaciołach z Ukrainy, czy udaje się utrzymać tą samą relację? Czy to jest tak, że mam takie wrażenie, że próbuję to jakoś nazwać, ale mam sam kłopot, że ta relacja była bliższa kiedyś i że to też była inna władza i też granica była inaczej otwarta, ale że było jakieś większe zaufanie pomiędzy nami. Czy ja się mylę? Słuchaj, chłopaki na pewno mają mniej czasu i są w innym świecie trochę. Świecie, o którym nie mamy pojęcia. Świecie, który możemy sobie wyobrażać, możemy w nim uczestniczyć odrobinę, ale mają zwyczajnie mniej czasu. Na przykład Serhii, żaden nasz przyjaciel chyba i nasz autor po prostu walczy, więc nie mamy czasu chyba na towarzyskie spotkania gdzieś. Wiesz, trochę jesteśmy odgrodzeni tym doświadczeniem, wiesz, ich doświadczeniem i na tyle, na ile możemy, próbujemy w tym brać udział. Ale oni naprawdę są już dojrzalsi i starsi w jakimś sensie. Wiesz, no nawet o pisarzach, wiesz, ten zespół, z którym nie chciałeś nigdy zagrać, bo się wstydziłeś, Hajdamaki, wstydził się zagrać. Ale o tym później. Dobra. I wiesz, jest fajna przygoda, robimy tą płytę, jeździmy z koncertami i w którymś momencie się okazuje, że Sleepy, czyli gitarzysta wybitny, jest snajperem na przykład. Trębacz zapieprza jakąś ciężarówką na froncie i mówi: Andrii, chodź, pokazuję ci trupy ruskie. Zobacz, ruscy, gdzieś trupy po prostu rozjechane, rozwalone. I są to niby te same chłopaki, tak samo, może nie tak już chłopakowaci, ale no to jest doświadczenie, którego nie podzielisz. No, możesz brać w tym udział jakiś. No. Ja poczułem taką bezsilność, bo ja też mam przyjaciół, którzy są i tak mi strasznie głupio, wiesz, bo dzwonię do nich z Messengera, bo to jest jedyny sposób, żeby się z nimi kontaktować. I Mark Tokar, zresztą przyjaciel Julka Serdeczny, znakomity kontrabasista, który zmienił instrument na broń, na gana. I tak mówię, no Mark, nie wiem, co ci powiedzieć, jestem w sklepie w Warszawie. No, co ci mam powiedzieć? A on mówi, no baw się, chłopie, napij się za mnie, bo ja nie mogę. Baw się, bo to trzeba robić jak najczęściej. Nie? Co? Ale czuję tą bezsilność, głupia mi jest, ale no, ja wiem na przykład, że ty dużo czasu spędziłeś na granicy. I, wiesz, pamiętam. I byłem szczęśliwy, że nie umieściłeś tego na Facebooku. Wiesz, pamiętam spędzać cały czas właściwie. Ale no, co? Moje życie, moje życie. No, spędziłem tyle, ile mogłem i cały czas myślę o tym, żeby tam wrócić w jakiś sposób. No, jeździłem przez granicę w to, towar w tamto, kobiety, dzieci w to i tyle. Raz pierdolnęli w poligon w Jaworiwie obok, a ja przespałem tą moją wojnę. Wszyscy chłopaki z załogi młodzi słyszeli, ja byłem taki zmęczony staru, że przespałem te rakiety, które walnęły o 15 kilometrów i kurde. Co za strata. Ojej. No, rano pojechaliśmy z medycyną od razu. Robisz to, co możesz. Nie ja to wymyśliłem, tylko to fantastyczna załoga, wiesz, z folkowiska. A ja tylko wziąłem furę i jeździłem, najstarszy w załodze.
w innym celu tam pojechałem. Chciałem napisać książkę, piszę książkę, zacząłem od Tkaczyszyna Dyckiego, wybitnego polsko-ukraińskiego poety, jednego z najwybitniejszych polskich. A okolice tam, gdzie jeździliśmy, tego przejścia w Budomierzu, to są rodzinne strony Dycia. Jestem jego frazą po prostu obezwładniony, jego geografią, z której się wziął, z tych wszystkich cudownych hut kryształowych, z tych lisich jam, z tych krowic przeróżnych. I ja tam pojechałem poprzedniej jesieni, ale padało, więc wróciłem do domu. Się pojadę tam wiosną, kurde, powęszę. I potrzebne było, żeby zacząć kolejną książkę, no, jakąś polsko-ukraińską, jakąś wschodnią taką. No ale potem okazało się, że pojechałem, tylko zapieprzałem tym samochodem przez tą jego krowicę. nie miałem czasu stanąć i tyle. No. Tak było. I wiesz, jak tutaj sobie wymyślisz książkę, świat jednak jest większy, mocniejszy. I trzeba coś innego z tym zrobić. Także tak, mój drogi. Ale jeździłeś też o wiele dalej. O zapachu, słuchaj. No. Jak już o tym, w tamtą stronę, wiesz, woziliśmy na tamtą stronę jedzenie, medykamenty gdzieś tam do szpitali bliskich, a z powrotem z tej gigantycznej kolejki zabieraliśmy kobiety i dzieci, żeby przerzucić je przez granicę albo chociaż podwieźć do przejścia. Tam była taka polityka, że miałem 2 kilometry, ale czasami się udawało je przewieźć do pierwszego punktu recepcyjnego. I to był taki no, zimny kwiecień bardzo. Jak one wsiadały z tymi dziećmi, w tym ogrzewaniu zaczynały cudownie śmierdzieć. Bo to wiesz, no, to jest tydzień gdzieś w drodze, wiesz, w piwnicach, potem w jakichś, wiesz, autobusach. I to, ta ludzkość taka odtajająca, wiesz, z tylnego siedzenia. Niesamowite doświadczenie zupełnie. No. No ale to tak pamiętam Polskę 25 lat temu, kiedy to była pierwsza wizyta w tramwaju w majowy ciepły dzień, prawda? I to jeszcze coś innego. Ale to jest coś innego. Jeszcze coś innego, zapach... bo widzisz tą historię no, jeszcze, tak, która tak, za tym idzie, wiesz. Ale też zapach paliwa, prawda, jest inny. Zapach benzyny amerykańskiej jest inny, zapach ruskiej tej benzyny, ukraińskiej, tej niskooktanowej tak, jeszcze tak, czasami tak, się zdarza, wiesz, naprawdę zapach dzieciństwa czasami na tym wschodzie, no. Gdzieś ci tak dopadnie w jakiejś mieścinie, wiesz. A też Ukraina samochód. Ma swoisty zapach taki, wydaje mi się, że nawet jak ją przekraczam, to tak jak metro na przykład berlińskie ma określony zapach, wszystkie te miejsca rzeczywiście są takie. Wystarczy chwila, żeby powrócić 20 lat temu pamięcią, to jest niesamowite. Wiesz, też taki... struktura, wiesz, dymu z komina jest zupełnie inna, wiesz, w takich uboższych rejonach się czymś innym pali na przykład, wiesz. Inny ma zapach, na pewno. Na pewno, a teraz pewnie ma jeszcze inny, wiesz. Chciałem cię zapytać jeszcze, bo jakby cały czas obracając się wokół tematu tego wschodu, no chłopie, ale to przecież Ukraina to był właśnie to przejście, o którym mówił Szczerek tam z panem Morawieckim, przepraszam, ale ty jechałeś dalej. I teraz powiedz mi, czy ty jesteś zwolennikiem takiego... Myślenie, że teraz, dzisiaj, w tym momencie odwalamy całą rosyjską literaturę, muzykę. Przecież odwalamy, no po prostu jej nie czytamy, znaczy odwalamy, no sobie będzie gdzieś istniała. No ale co wylałby, czy to jest tak, że jest inaczej zachowujemy się w czasach pokoju, inaczej zachowujemy się w czasach wojny? Czy to jest też tak, że, no co z Platonowem na przykład jest ważne? Nie wiem. Zrobiliśmy Platonowa, wydaliśmy. No wiemy, że to zrobiliście. Ostatni mój tekst o Rosji to był tekst o Dostojewskim 3 lata temu chyba, o braciach Karamazów chyba. Ale co, ale o co mnie pytasz? Ale czy uważasz, że tego nie należy dzisiaj czytać? Nie należy tego nie, no to wydawać? Jest twój wymór. No, czytasz z innym umysłem już, w innym kontekście czytasz, jeżeli chcesz to czytać. No ale co, można zadekretować, że co, nie wydajemy? Jest to, że teraz nie będziemy wydawać Rosjan, bo jest wojna i są ważniejsze rzeczy. No jak się sobie sami wydają. To są tacy mądrzy. No, w jakimś sensie straciłem serce dla tego kraju, chociaż gdzieś on mnie interesował dosyć, wiesz. No ja wiem, bo to jest język, którym się lubisz posługiwać. I też pięknie mówiłeś o tym, że my się cały czas uczymy tego angielskiego i dzięki temu... Znaczy, oczywiście ja cię tutaj... To jest moja jakby interpretacja, być może nadinterpretacja. Że dzięki temu angielskiemu jesteśmy skierowani tylko na Zachód i na Amerykę, na kraje anglosaskie, a tak naprawdę nie obracamy się w ogóle
na tą wschodnią stronę, no, wiesz, bo, ponieważ no, bo okazuje się... Wiesz, no, uciekliśmy od niej całkiem słusznie i zasadnie. No. Uciekliśmy, ale są też narody, które od nich uciekły, tylko jeszcze bardziej na wschodzie niż wschód, które posługują się tym językiem znakomicie. Przecież no, pisałeś od czterech pancernych gdzieś tam w Kazachstanie. To, no, który... Nie, to było w Mongolii akurat. Mongolia. Wiesz, no, no właśnie. Być może oni też jakby przedefiniują swój stosunek do języka rosyjskiego, bo... Jak widać, jakoś nie bardzo się palą do współpracy, wiesz, czy Kazachstan, czy Kirgistan, Tadżykistan, to jest cały czas. Poza tym, wiesz, oni interesowali się Rosją, bo była silna, a w tej chwili, no, widać, jaka jest. Nie, no, była to lingua franca, no, jakoś tam się, wiesz, można było porozumieć przez te tam, aż po daleki wschód, gdzieś niemalże. Nie, no, cudowna anegdota, kiedy siedzę z mongolskim kierowcą na stepie, palimy sobie to ognisko z patyków i tam z suchych guwien. On był kierowcą, był handlowcem, handlarzem takim, więc tym rosyjskim się posługiwał jakoś. I raptem dyskusja po rosyjsku schodzi na cztery tankista i sabaka. Po rosyjsku dwóch debili do końcu świata. Gdzieś zaczyna rozmawiać i kłócą się, czy guslik nie był za duży do czołgu, czy był ogromny. I raptem, wiesz, surrealne, a jednocześnie ten rosyjski to czemuś służył kolonializmowi oczywiście, ale też porozumieniu i to pomagało gdzieś tam. No. No ale teraz nie jeździ się do Rosji. Po prostu. Po pierwsze strach. Nie tęsknisz za tym? Tęsknię w jakiś taki swój sposób, wiesz, nie za rosyjskością może, ale za przestrzenią, wiesz, za tym pieprzonym bezkresem, kurczę, z którym oni nie wiedzą, co zrobić. Za tą, wiesz, jazdą syberyjską, że masz, wiesz, 1000 kilometrów, 2000 kilometrów, 3000, 7000 kilometrów i cały czas jedziesz. I ten świat się otwiera, wiesz, zrujnowany, zniszczony, a jednocześnie nie do końca, więc ta, wiesz, przestrzeń, wiesz, jest gigantyczna. Wiesz, ale to jest trochę inaczej, bo ja zawsze przez tą Rosję tranzytem jeździłem. To nigdy nie był mój kraj docelowy. No, leży tym swoim bydlęcym, wielkim, cielskim na drodze do tych kapitalnych miejsc świata, wiesz, no, do Azji Centralnej, wiesz, do Mongolii, do tych wyżyn, kurczę, do jakichś Pamirów. Bo ona sama w sobie jest nudna, wiesz? Przez tą Syberię, brzyski dalej, brzyski bliżej, brzyski dalej, brzyski bliżej, rozkapsiarnia, rozpierdolony cywilizacyjny pejzaż taki, że no, okropny. Dopiero na Ałtaju się jakaś lekka cudowność zaczyna. Zawsze mu trzeba przejechać. Widzisz, nawet w takiej podróży, kurczę, trzeba tą Rosję pokonać po prostu. Ona po to była, żeby sobie z nią dać radę. Broń Boże, nie zostawać tam. Raz pojechaliśmy z Moniką, pierwszy raz do Rosji pojechaliśmy, do Irkucka, mieliśmy znajomego konsula. To jedyna podróż, kiedy Rosja była jakby no, tym celem i powrotem. A wszystkie te, wiesz, długie, coroczne podróże to przejechać przez nią, przebić się przez ten bezkres no, metafizyczny czasami. I tyle, ale nigdy do Rosji z taką, wiesz, oto rosyjskość. Bo wiesz, i pojedziesz i widzisz, jak to rosyjskość wygląda. No, to jest, kurwa, wielka ściema po prostu, wiesz, i potęga ta rosyjska dusza, że to jest cud rosyjskiego PR-u tak naprawdę i zachodnie europejskiej potrzeby, wiesz, myślenia o czymś takim. No chociaż są też tacy, którzy dostrzegli tam jakiś rodzaj poetyki. Ja myślę o tym chłopaku, któreście go wydali, napisał. Irlandczyk to był chyba, zagubiony kosmonauta, tak? Nie, on był... Nie, był nie. Szkotem. Szkotem. No. Jak on się nazywał? Przepraszam. Monika? Ale Calder na imię? Calder. No dobra. Ale No pojechał, ale to szalony zachodni umysł. Pojechał nie znając, pojechał tam angielskiego uczyć, bo ktoś go zaprosił. No się okazuje, że kurwa tam nic na niego nie czeka. On ma $3 przy sobie, nie mówi ani słowa po rosyjsku. I został tam ładnych parę lat. 10 chyba nawet. 10 został. No w każdym razie to było fajne, bo on wymyślił jakby taką teorię, która się nazywa antyturyzmem. To znaczy takie, więc jeździsz tam, gdzie naprawdę nic nie ma. Tak, w dupę. Jeździ w kompletną dupę. A potem pojechał do Stanów, po tej Rosji chyba 10-letniej, gdzie się już nauczył tego języka, tam jakieś tam znajomości zawarł. Pojechał do Teksasu i tam został. I pytamy go, co ty... Dawid chyba miał na imię, już nie pamiętam. Co ty do tego? Jak? Daniel Calder, tak. A tam, przepraszam. Oj tam. No i co? I pojechał do tego Teksasu. Co i tak do tego Teksasu? I on to jest taką, ten, i opisuje
wiecie, po Rosji mogę żyć tylko w krainach apokaliptycznych. Tak, ale no właśnie, to nawet dobrze się przeskoczył, bo jak mówimy o podróżach, to chciałbym cię zagalić od razu szybko. No dobra, przeskoczyłeś sam do tej Ameryki i tam jest Rosja? Słuchaj, no ja byłem tam raz, wiesz. Znalazłeś tam jakiś wschód w tej Ameryce? Byłem raz, byłem dwa tygodnie, byłem w jakiejś robocie, musiałem też jeździć z tymi książkami po jakichś uniwersytetach, więc bardziej Ameryka wyobrażona, wiesz, bardziej, która zawsze mnie interesowała, wiesz, i literatura chyba najbardziej ze światowej, amerykańska mi wchodziła, bardziej popkultura, muzyka. Opowieść o przestrzeni rzeczywiście. O, tak, o przestrzeni. Ale ja pamiętam też, jak byłeś bardzo pod wrażeniem. To jest w felietonach tych amerykańskich dla tygodnika? Nie wiem, kiedy. No ja tam napisałem. Nie pamiętam, kiedy pisałeś o przedmieściach Chicago, zdaje się. Jak się bardzo długo wyjeżdża z Chicago i tam pamiętam, że odnalazłeś ten syf właśnie, ten taki, taką swojskość gdzieś. Słuchaj, nie pamiętam. Przedmieścia Chicago mi się podobały, że były takie. Takie, że tak jak w Polsce, w tym sensie, że te domy były robione pod własny gust gdzieś. Wiesz, to mi się najbardziej podobało przestrzeń amerykańska, że to jest, wiesz, East West. Te wiesz, nazwy ulic, oni cały czas są, wiesz, w podróży jakby. No i duże pisuary i bardzo silne maszyny, które mają bardzo silny nawiew do suszenia. To jest rąk, twoja opowieść, no, że ale... to ci się najbardziej nie, podobało, ale, że ci to się skórę zrywało z rąk. Że to jest rzeczywiście... I to, takie no, marnotrawstwo energii po prostu. I te europejskie maszyny rzeczywiście suszą te ręce. Ja w to nie wierzę, suszą. A tam naprawdę jest chwila. Nie? No. Tam nie ma ogrzewacza, ale to naprawdę dwa tygodnie, jest... ale bardziej w takiej Ameryce wyobrażonej gdzieś. Wyobrażone, ale przestrzeń tak, bo oni są w drodze, wiesz, te fantastyczne rzeczy budują, jakieś tam przedmieście, jakieś te supermarkety, te mole, a to rozpierdalają po 15 latach, bo to się nie opyla i przenoszą dalej, tak jak przenoszą te swoje domy, wędrują, wiesz. Coś wiesz, no wielkie kraje mają jakąś wspólnotę, wspólność, Ameryka, Rosja, pewnie tak, no. A muzyka? To jest pierwsze pytanie, które cię zadają muzycy. Słuchaj. Bo jak Ameryka i droga, to muzyka. A to ci ja powiem od razu o Rosji, wiesz. Jak jeździłem te długie trasy, czasami sam jeździłem, wiesz, przez tą Rosję, gdzieś jakieś Kirgistany z powrotem. I zabierałem muzykę ze sobą, rosyjską zabierałem. I to zabierałem, wiesz, i chanson, i ludową, i biczewską zabierałem. I wiesz, te słynne zespoły, kino, nie kino. I jechałem tam jeszcze te upiorne, fantastyczne trasy i to ni hu ta ruska muzyka nie działała. Po prostu nie dało się tam tego słuchać. A wrzucałem tego kesza i po prostu nakurwiałem przez Syberię na tym keszu. Jakby wiesz, zacząłem kombinować na ten temat i wiesz, że oni z ruskimi... To nie jest muzyka swobody jednak, wiesz, skłamanej, mniej, bardziej, że oni nie podróżowali dlatego, że chcieli, wiesz. Że ich zawsze wysyłano albo zsyłano i nie mieli tego oddechu, nie mieli tego czterotaktu, wiesz, podróży konnej, potem samochodowej. No, oczywiście Dylana też. I no, ta amerykańska... San Francisco, nie mieli, wiesz, no nie mieli San Francisco, nie mieli Nowego Orlanu, to może dlatego, gdyby gdzieś na Czukotce był Nowy Orlan, to by no się tam chciało. No właśnie, dokąd oni jechali, no w dupę zupełną zawsze. Albo uciekali przed czymś, albo ich zsyłano, tak. Wiesz, kazano im podbijać, wybijać tych czuk, czy wiesz, mordować. W skrócie oczywiście mówię. No ale wyobraź sobie, że w Stanach na przykład chłopaków z Chicago by zsyłano do Los Angeles albo do San Francisco. Czy to nie jest... Ja bym tak chciał. Tylko, że po prostu mi się wydaje, że jakby geografia skazała ten kraj na tą wysyłkę, na te łagry jakby. No, to wiesz, trochę tak jest. To no. Też opowieść o tym, o tych różnicach cywilizacyjnych. Ja jestem fanem atlasów, map. I mam, oczywiście mam atlas samochodowy Rosji i to jest takie gigantyczne zielone cielsko i właściwie cieniutkie te nitki szos są na południu tylko. A otwierasz amerykański atlas, no trochę mniejsza jest Ameryka i to jest równo pocięte, po prostu wszędzie dotarły drogi, wiesz. Bardziej, mniej, czasami się jedzie przez pustynię, wiesz, setki kilometrów. Niemniej jednak dali radę tej przestrzeni jakoś, a te nie dali, ni hu. No, wzięli to i co z tym zrobić teraz? No można tam trochę tej ropy wydobyć, ale to jest cały czas takie kurczę niczyje. No. Cały czas jest większe od nich.
A te Amerykany to jakoś oswoiły, wiesz, no, swój kontynent brutalnie, oczywiście i tak dalej. No i to jest pytanie, czym jest cywilizacja, no. Ale wiesz, naprawdę, no, na ruskiej muzyce nie pojedziesz, nie można stacjonarnie. Może w Ameryce z kolei, bo to może działać na przykład taki... Chyba, że strasznie długo jesteś i słowiańskiej duszy ci potrzeba. Jedziesz Road 66 i słyszysz, nienawidzę, jak Wysocki. No to może jesteś, nienawidzę. I to może jest jakiś sposób, żeby Wymieniać. Nie byłem samochodem w Ameryce. Wiesz, no. Ale wiesz co, jeszcze trzymam cię przy tej muzyce, Andrzej, bo ja wiem, że jesteś fanem muzyki amerykańskiej i to różnej. I ja tam czasami tam na początku, jak żeśmy się zakolegowali, to tak słabo to znosiłem. Jak ileż można tego słuchać? Na przykład Stasiuk, są filmy, które Stasiuk jest w stanie oglądać po 100 razy. Przesadziłeś, ale 50? No 150. 50. To znaczy jest niesamowite i rzeczywiście ogląda się najczęściej, jak się u Andrzejów to, czy u Stasiuków to, oglądamy filmy na stojąco, bo to jest po prostu sytuacja, jest tak ekscytująca. Pamiętam, żeśmy na przykład obejrzeli dokument o Dylanie kiedyś, pijąc wino czerwone i żeśmy cały czas stali, bo a to były dwie płyty DVD w ogóle. Tak. I żeśmy przestali chyba ze 3,5-4 godziny, tak przeżywając po prostu. Jak od samego początku do samego końca po prostu. Jak dzieci zupełnie. Ale wracając do tego właśnie, do tej muzyki, że tak trochę powędrowałem, że znowu będzie osobista wycieczka, że właściwie jest trochę tak, że tak żeśmy się trochę śmiali nawet, że... Ze mnie też, że ja chciałem być pisarzem, jestem muzykiem, zazdroszczę Stasiukowi, jest trochę odwrotnie. No, i odwrotnie. Stasiuk by chciał być muzykiem. Ale... Nie udało się. Chciałbym cię też zapytać o proces, czy, bo oczywiście z mojej trochę ciekawości, jak to jest, jak się pisze książkę, bo jak się gra, to ja wiem na przykład, nie? To, że z tej się gra i najczęściej jest tak, że ty jesteś świadkiem tego, co ja robię, no bo... Natomiast w życiu nie widziałem, żebyś... Pisał. Żebyś czytał też nie. Tylko w internecie się ten. I jest też taka pogłoska, że wszystkie te trudniejsze słowa w książkach Andrzeja to Monika wymyśliła. To jest pogłoska w środowisku feministycznym. Tak, no, czyli w moim. Ja się na nią godzę, oczywiście na nią godzę, bo poniekąd tak jest. To znaczy, nie chcę, żebyś tam opowiadał o jakiejś filozofii, tylko jak to jest, siadasz i co? Na dupie, da. W tym swoim, jak tym swoim szałasiku pachnącym i mrużysz oczy i jak to jest, kiedy się przywołuje rzeczy, te, które się wydarzyły, albo te, które się nie wydarzyły, albo rzeczywiście. Jak to jest? Nie wiem. Sprawia mi to przyjemność. Nie mrużę oczu chyba, wiesz, patrzę w okno, aż mi tam... Nie wiem, kurczę, Miko, naprawdę ja jestem tutaj prawdziwkiem kompletnym. Czekam, co będzie, czekam, co się zjawi. Jestem ciekaw, co będzie na końcu. Przecież ty jak grasz, to też nie wiesz, co masz na końcu. No to ja tak samo piszę. To jest tak samo. To jest, no, podobne. Też nie wiem, bo jakby to jest takie nakreślanie, że słowo czy zdanie buduje następne zdanie, no bo to jest taka droga. Jakby, no, to jest takie rozwijanie mapy przed sobą. Czy to jest coś takiego? Coś przychodzi ci do głowy po prostu. Obraz z obrazu wynika, jakieś postacie się pojawiają, potem te postacie zamieniają się w inne albo przywołują. A w tym to jestem słaby, wiesz, ale to myślę, że to trochę w jakimś sensie jest podobne do twojego grania, że nigdy nie ma planu. Czyli jest plan, żeby się tego pozbyć po prostu, co ci się tam, wiesz, w tej twojej głowinie kłębi, żeby sobie z tym poradzić i za pomocą, no, też dźwięków, też język jest dźwiękiem, no, trzeba tak słyszeć. Dźwięk jest językiem. Poradzić sobie z tym, wypierdolić to z tej głowy, wiesz, zrobić miejsce na następne, bo to zaczyna ci po jakimś czasie nudzić to, co robisz, a tutaj się coś z tyłu fajniejszego pojawia, więc zrobić to, zapomnieć, wydać, wziąć pieniądz i do tego, no, wziąć się za coś następnego, bo to się cały czas gdzieś, wiesz, zbiera. Ale tak, żebym ja wiedział, co ja chcę napisać, to ni cholery, wiesz. Najwyżej mogę wiedzieć, żeby smutny był albo wesoły. Naprawdę. Czyli tak naprawdę koniec książki jest końcem twojej podróży. Jakby. Czy nie wiesz, co się wydarzy na końcu? Nigdy, co ty? Absolutnie. To mnie uspokoiłeś. Do końca nie wiedziałem, co się w przewozie wydarzy. Przecież scena za sceną gdzieś się zjawiają. Jeżeli państwo nie czytaliście przewozu, to chciałem powiedzieć, że to jest takie nowe nad Niemnem właściwie, nowa wersja. Bardzo polecam sceny
erotyczne to nie jest dobre słowo, ale są piękne sceny miłosne. Bardzo czuły ten opisywacz scen miłosnych. Wojna jest. Monika to czyta, jak ty piszesz te sceny potem? Czy tak słucham? Zakrywa, czy twoja małżonka czyta te sceny miłosne, czy zakrywa ręką? Taką? Nie mam pojęcia, czy ona w ogóle czytała tę książkę. Jest naprawdę bardzo czuła. Wiesz, była wojna, więc ludzie potrzebowali, bardzo się bali wszystkiego, więc tutaj coś trzeba było robić w tych sytuacjach uwięzienia, już ciemności, mroku. Zwierzęca jest to książka, wiesz. No, ale... A proszę odebrać. Jeszcze chwilę, zaraz poproszę Państwa o pytanie, ale jeszcze mamy takie 15 minut takiej rezerwy. Znaczy ja jeszcze mam, jeszcze powykorzystuję trochę. Wiecie Państwo, często spędzamy też czas razem. No nie tak często, jakbyśmy chcieli kiedyś spędzać. No ale to też jest fajna taka historia, taka przypowiastka, którą chciałem powiedzieć, że Stasiu gdzieś w jakimś wywiadzie, to było jakieś na wspólnej trasie, został zapytany, jak to jest z tą pracą i wspólną i powiedział coś takiego, bo wiecie, czasy są takie, że dzisiaj, żeby się ze sobą kolegować, to najlepiej jest ze sobą pracować. I lubię to bardzo, bo rzeczywiście to jest taki powód. Natomiast chciałem powiedzieć, że w takiej podróży, kiedy jesteśmy, to jakby nie ma czasu, żeby w ogóle zapytać się Andrzeja o takie sprawy, bo rozmawiamy o silnikach, rozmawiamy o polityce, różnych takich rzeczach codziennych. A sam teraz nie wiem, czy ta rozmowa jest na tyle poważna, żeby ją tak traktować, ale to jest dla mnie gdzieś jakaś taka okazja, żeby pogadać i jakoś tak się podzielić takim doświadczeniem wspólnym, myślę. Nie, to za chwilę. To będzie na końcu. Ale okej, wróćmy do muzyki, czyli do tego jednak, że realizujesz ten swój, to swoje marzenie bycie muzykiem. No, teraz mówią, że gwiazda, ale no jesteś, stałeś się postacią sceniczną ostatnio i widziałem cię na koncercie z Hajdamakami, z tymi, z którymi nie chciałem grać, ale to nie dlatego, że... Powód był zupełnie... Wstydził się po prostu. Chodziło o styl. Nie, po prostu nie lubię takiego stylu. Nie lubię takiego kiczu, który ty kochasz. Lubię inny kicz. Cudowna muzyka biesiadna. No, tak. A muzycy wybitni. Ale nie wiem, czy państwo to widzieliście. Andrzej Stasiuk jest gwiazdą rocka. Tak naprawdę tam. No, folk rocka. I wiecie państwo, na scenie są takie odsłuchy zawsze, takie muzyczne. I prawdziwy rockowy wokalista był w bojówkach, nie w obcisłych, robi tak, w ten sposób stoi. Wszystko ci się myli. Nie, myli ci się, tak chciał. Saszko robi. Tak Saszko robi, wiesz? Ja tak. Ciebie też widziałem. Nie, ja skaczę. Ja zawsze chciałem skakać jak Iggy Pop i to mi się nie udaje, ale próbuję. No, to nie jest wcale lepiej. Zapadłeś się trochę jeszcze niżej. W każdym razie, tak, wiesz, szczęście, że nie grasz na gitarze. Na przykład, bo byś musiał jeszcze z tą gitarą chodzić. Jeszcze amerykański bluesman w wieku starszym od ciebie z brodą wygląda w porządku. Ale wyobraź sobie, nie wstydź ci? Ale czego? No Andrzej, weź daj spokój. No. Że tak, że na tej scenie... Poważny pisarz, uwielbiam, który tutaj jest nominowany do jakiejś nagrody. Uwielbiam to, jak ten bas ci przypierdoli w kręgosłup z perkusją. Słuchaj, to jest coś, co tego. A anegdota. Kiedyś graliśmy w Warszawie, plenerowy koncert z Hajdamakami, a różnie tam szło, ale miałem ten swój taki flow na skakanie, a Tośka, która jest strasznie krytyczną dziewuchą, schodzę z tej estrady, ona akurat była, a patrzy na mnie, tatuś, ja nie wiedziałam, że ty się tak świetnie ruszasz. Boże. Także są takie chwile zwycięstwa. Nie no, czuję obciach, ale to jest fantastyczne, wiesz. Jak te panny krzyczą, wiesz, tam w moim wieku te panny są najczęściej. I czuję, że tą publiczność, panujesz nad tą publicznością oczywiście, wiesz. To mi się podoba. Wiesz, no to jest zabawa, umówmy się, to jest zabawa. No. Bardzo fajna i też edukacyjna. No, ten Mickiewicz, który wrócił gdzieś, wiesz, w takim wydaniu. Dzieciarnia podobno, tam są raperskie kawałki też, dzieciarnia podobno na Polaku wychodzi z ławek, jak mi to puści tam jedna czy pani nauczycielka. No, no. Także to wiele no tych, no tym koledzy są kapitalni, wiesz, No teraz już tego trochę są smutniejsi, a nie ma w tym takiej radości, jak zaczynaliśmy to robić, wiesz. Wiesz, fantastycznie, gdzie oni tam Mickiewicza jakiegoś znali. I
współpraca z prawdziwymi muzykami, nie z jakimiś intelektualistami. Ten Slipy, który jest tym snajperem teraz na froncie, już nawet lepiej, bo jest instruktorem snajperskim. To był geniuszem gitary. Słyszał jakiś dzwonek mój w telefonie gówniany. I ty, a jakby to zagrać od tyłu? I posuwał jakieś takie kosmiczne frazy, wiesz? I coś takiego, że ze zwierzętami masz kontakt, wiesz, nie, bo to muzycznymi są... bydlakami. No prostu, właśnie, to jest coś takiego, że oni są strasznie zdolni i potrafią wszystko, i to jest strasznie szybko, dlatego ja nie mogę z nimi zagrać. Ale wiesz, to tak... No mamy tam parę wolnych kawałków, zmieściłbyś się, Miko. Ja na szybkich krawałkach gram wolno, ale inaczej. Bo trochę ci tak teraz pozazdrościłem, bo ja oczywiście, jak zacząłem grać na saksofonie, to też miałem marzenie, że będą te dziewczyny. Nie? Po czym się okazało, że wybrałem sobie muzykę tego rodzaju do życia, że na koncertach mam najwięcej panów po 60, siwych, no tak w twoim wieku, nie? A i brodatych, i niestety po koncercie oni chcą się ze mną całować, bo już wypili kilka piw. Ja po koncercie spadam natychmiast, wiesz? Nienawidzę tego, co się dzieje po koncercie. Ale to jest, że rock and roll jednak ma coś takiego, że jest fajniejszy od jazzu, wiesz? Lepiej, Andrzej. Lepiej, cieszę się. Ale wiesz, no... Cieszę się z ciebie, że to zrobiłeś tutaj sześć dych, wiesz? Wagiel z gitarą wygląda strasznie na przykład. Kto? Taki Wagiel, no, z gitarą wygląda strasznie, no. No, dziadek z gitarą, no. No, wystarczy nie skakać za bardzo, nieruchomo grać, tak sobie wyobrażam, wiesz? To... Nie, tak. Nie, no faceci po 60 nie powinni skakać, ale no, to jest dla mnie takie, wiesz, zajęcie jednak no, nie główne. To sam raz na jakiś czas se poskaczę. No. W Poznaniu będę skakał za miesiąc. Bo też chcesz, zanim jeszcze o Mickiewiczu, bo to będzie długie pytanie, ale chcę krótkiej odpowiedzi. Mickiewicz Słowacki. No to dziękuję, ale... No co, no nie, nie, no, nie, no, myślałem, to, że się to, nie to będzie... Ty pytasz, no Mickiewicz, no, to, no. To jest rock'n'rollowy, to jest rock'n'rollowa fraza, wiesz, to tak, jedzie pod te 4/4, czy pod coś tam, to, że absolutnie Mickiewicz, no. No i... Weź tą Alpuchary, no to jest takie napierdalactwo po prostu raperskie, że to wiesz, no. Ale wiesz, że Mickiewicz napisał powieść science fiction, którą nie. Spalił? No, to była... Teraz niedawno dopiero się dowiedziałem o tym, że... Ja nic o tym nie wiedziałem. No, to jest świetna historia. Spalił ją i to opisuje XIX wiek, przełom XIX-XX wieku, on wtedy to napisał, gdzie opisał wojnę światową. Dosyć ciekawa historia. Jest niewiele wzmianek, ale one są w listach jego. To jest dopiero taki Mickiewiczysta opowiedział mi tę historię na granicy Polski z Litwą, że naprawdę coś takiego było i bardzo chciałbym znaleźć te rzeczy i zrobić to, i jakoś z tym pracować. To jest super historia. Ale jak będę wiedział więcej, to ci powiem. No tak jak z Mesjaszem Szulce, no gdzieś przy panu, może się znajdzie. No właśnie, jesteśmy na Szulcu. Właśnie. Ale ten Mickiewicz, faktycznie jakoś tak się spotkałem z nim trochę dlatego też, że moje najmłodsze dziecko, już nie dziecko, ale miało taki moment, kiedy musiało rzeczywiście przeczytać tego Mickiewicza. I pomyślałem sobie, że w 8 klasie, no bo jakiś czas temu, że to za wcześnie na tą literaturę. Oczywiście, że za wcześnie. Że to jest w ogóle świństwo. Nie będziemy mówili o procesie edukacyjnym, ale że ja dopiero zacząłem to rozumieć, kiedy oczywiście słuchaliśmy w samochodzie, bo ja, nie będę dziecka katował tym. Ja dziady przeczytałem w wieku lat 30, ale całe i z oddaniem, naprawdę. Zresztą nie... Masakra z tymi dziećmi, co oni robią, wiesz? Co oni robią z tymi dziećmi? Także Mickiewicz absolutny, wiesz, z tym czaderskim życiorysem, wiesz, mnie urzeka to jego ostatnie miesiące, kiedy kurwa pojechał do Turcji, zaciągnął się do tego Legionu, spadł z konia i tam, nie, spadł z konia, to się połamał, ale potem, wiesz, chyba na tyfus umarł, wiesz? To jest niesamowite zupełnie, wiesz? Już dziad wtedy, w naszym wieku, już wtedy ludzie tylko umierali, a on jeszcze miał tyle w sobie siły, że wiesz, zrobić taką, wiesz, no, kozacką przygodę w swoim życiu. Także tak, no co? Ale wiesz, no, ale też razem gramy. Zupełnie inną muzykę, co mi się strasznie podoba, że z Mikołajem... Jakby, są i dziewczyny, i stare dziady, to jest super. Jakby z całym szacunkiem i podziwem na antypody hajdamackie gdzieś z wami się uprawia, z tobą i z Oplami. Że też się udaje to, no.
Dlatego, że nie ma Mickiewicza, że Mikołaj to jakieś robiliśmy wspólne płyty kiedyś. To on tam mi kazał czytać jakieś moje kawałki, a potem to ciął w cholerę po prostu ciął, zapętlał tam. Mówię, Mikołaj, co ty robisz? I nic, no, muzykę robimy. Wiesz. I to było fantastyczne, to uczucie, że jakby mój tekst nie ma specjalnego, niekoniecznie jest sensem, że sensowne jest to, co można z tych dźwięków posklejać muzycznie, no, w tej Mikołaja gdzieś konwencji w jego głowie. No, no super. Doświadczenie. No bo masz ładny głos, to też jest, to też czasami wystarczy. Powiem ci, że zazdrości mi go hajdamacki wokalista. No. No. To jest poważna sprawa. No dobra, ale okej. Okay. Bo jak tu tak sobie już kadzimy, to też chcę powiedzieć, że Stasiuk ma coś takiego w języku. Choć ten język mu się bardzo zmienia rzeczywiście. To jest dziękuję, to jest fajne. No. Te twoje nowe nad Niemnem naprawdę robi wrażenie. No. I właśnie dlatego, że jest takie, no, że tam nie ma wszystkiego, że jest jakby część tej mowy. I dlatego ja mogę sobie spokojnie to czytać bez zrozumienia tekstu, bo mi się pewno zupełnie inna historia układa tam. Ale też chcę powiedzieć, mówię to dlatego, że nie wiem, czy ty robisz to niechcące, ale myślę, że tak. Jest naprawdę niewielu ludzi, którzy tak bardzo czują rytm, ale nie w takim sensie marszowym. Chciałbyś marszowym, tak? Tak jak nasz perkusista. Ale w takim sensie, że bardzo łatwo się muzycznie z Andrzejem, z jego frazą właściwie. Z Andrzejem to różnie bywa, jeżeli chodzi o tą współpracę, bo jest czasem niegrzeczny. No wiesz, no przecież nie mogę ci tylko kadzić. Natomiast z frazą Stasiukową, z jego głosem pracuje się niesamowicie, bo właściwie gdziekolwiek nie wylądujesz z początkiem frazy, tam zawsze ona się zamknie. To jest rodzaj jakiegoś takiej pętli, która ma w sensie takim muzycznym, że nigdy nie siedziałem nad tym teoretycznie, ale podejrzewam, że gdybym zamknął Stasiuka w takty, to by zaczęła wychodzić jakaś magiczna na przykład cyfra 40 i 4. No. Słuchaj, skoro jesteś niespełnionym perkusistą i w ogóle muzykiem, to ta muzyka w tobie istniała gdzieś. No, tym język jest muzyką przede wszystkim. Pieprzyć sens, kurczę. Pieprzyć dyskurs. No niech to, kurde, niech cię pociąga i uwodzi, tak jak największa poezja. No co cię tam obchodzi, o czym ona jest? Płyniesz tą frazą po prostu. Chciałbym to w prozie robić, nie wychodzi. No czasami wychodzi. No, że wiesz, no, muzycy mi niestety bardzo imponowali. A najlepiej go lubię, jak on, wiecie co robi, staje na scenie z tym swoim saksem, robi ten wykrok, mówi, ja was wszystkich rozpierdolę po prostu tą muzyką. I kurwa, i to jest absolutny podziw z tym jego wykrokiem czasami takim. To jest, to już, no. No ale niestety nie masz talentu, no to byś ściubolił w tym szałasie, kurczę, wiesz, te swoje takty, które ktoś łaskawie dostrzeże kiedyś i tyle. Ktoś musi pisać po to, żeby ktoś mógł grać. Ale to nieprawda, nie mam takich myśli. Czasami tylko. Ale zawsze jest coś takiego, że właśnie przypomniała mi się taka fraza Emila Czorana, która gdzieś tam, z którą często powtarzam, ale myślę, że ten Czoran też trochę nas połączył, bo w sumie trochę mi go pokazaliście, pokazałeś mi go trochę. Pojechaliśmy do Rumunii, niechcący odkryliśmy włóczyliśmy się gdzieś tam po Siedmiogrodzie i w jakimś takim hostelu obesranym znalazłem wizytówkę jakiejś agroturystyki Petru Cioran. Kaza Cioran to się nazywało. No, Kaza Cioran, Petru Cioran, a ja wtedy czytałem Ciorana i gdzieś i pojechaliśmy i znaleźliśmy się w Rażinarii, w miejscu, gdzie się Cioran rodził. No, a to były czasy, kiedy nie pracowaliśmy jeszcze razem, więc i mogliśmy rozmawiać bez pracy. Trochę, po czym się okazało, że rzeczywiście wylądowaliśmy u rodziny Czoranów i ten nasz właściciel zaczął nam pokazywać albumy z tej rodziny, gdzie był Czoran, był takim malutkim dzieckiem. Książki Czorana w paru językach, to prosty chłop, kurczę. I zorientowaliśmy się, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. I pamiętam, że strasznie się na nas nasze żony obraziły, bo oglądaliśmy mecz bokserski, wagi ciężkiej, taki w telewizorze. A gdzie ten telewizor był? Tam ten telewizor był u Czoranów w domu, u tych młodych Czoranów. Byliśmy nieznośni po prostu. Byliśmy nieznośni, ale żeby nie o tej prywacie. Otóż Czoran, powiem swoimi słowami właśnie, zrobił coś takiego, że napisał takie fajne zdanie, które jest dla mnie trochę takie przewodnie, no bo ja wtedy nie znałem
czy rana, że jeżeli jesteś w złym stanie, albo na przykład przeżywasz jakiś stan bardzo ostrego wkurwu, to weź długopis i zacznij pisać. I nagle te wszystkie twoje emocje zaczną przechodzić na słowa, które pojawiają się i czynią z tego stanu jakiś fakt, jakieś, boję się powiedzieć, dzieło, albo po prostu jakiś głębszy wyraz. Ja mam coś takiego z saksofonem, że myślę, że to właśnie, ty się Andrzej nie wkurzasz, ty się nie wściekasz pisząc książki. Moim językiem jest wściek, ale czy ten wrzeszcz, czy jak to tam nazwać, ale wiem, że jeżeli ja nawet mówię przez saksofon, nawet mówię kurwa albo spierdalajcie, to wiem, że jednak wyjdzie z tego jakiś fajny dźwięk, bo jakbym to krzyczał, to byłoby głupie. Nie, spierdalajcie, no, świetnie brzmi. Cud języka polskiego, kurwa, spierdalajcie. No to jest pum pum, to już od razu ci ciągnie ta fraza, chcesz dalej i dalej to powtarzać. No ale jak to mówi Stasiu, to jakbyś miał licencję na to, czy co? Pamiętam, jak pojechaliśmy już w tej Rumunii z naszymi żonami, nie zachowywaliśmy się najlepiej. I Miku był pierwszy raz w Rumunii, a byliśmy drugi, trzeci, bo też była wielka miłość rumuńska nasza. I już wyjeżdżamy z Rumunii, jesteśmy w Sybinie, czekamy na pociąg nocny, który nas zawiezie do Polski, a Miko ma cały czas definicji szuka. Szuka tej definicji, gdzie on właściwie jest. Bo Rumunia jest niesamowita, no, a jednocześnie i tak stoi. I mówię, ja wiem, to są ruskie Włochy. I to było, no, to coś pięknego. To są ruskie Włochy. Proszę Państwa, dosyć tej, znaczy ja już odpuszczam. Bardzo dziękuję, Andrzej, że mogliśmy po raz pierwszy raz w życiu porozmawiać poważnie. Wydasz nową płytę, to ja poprowadzę z Tobą spotkanie. Tak, tak. A miałem jeszcze Cię zapytać o wątki żydowskie w literaturze, ale to dobrze, że tego nie było. Już wystarczy. Proszę Państwa, oddaję mikrofon. I teraz jest... Panie Trzaska, to ja mam pytanie do Pana. Ale to nie jest spotkanie ze mną, ale... Było dużo opowieści o Pańskiej wyjątkowym stosunku do muzyki związanym z faktem improwizacji oraz tego, co Pan wyprawia na scenie. No to ja sobie w Wikipedii wyszukałem Pańską muzykę filmową. I proszę Pana, to jest... Będę tylko te ważniejsze tytuły czytał, dobra? To jest Sztos, to jest Dom Zły, to jest Róża, to jest Drogówka, to jest Pod Mocnym Aniołem, to jest Wołyń, to jest Kler, głównie Smarzowski. Jak opowiadacie tutaj o tej historii, to nie wiemy, jak się skończy, czy piszemy, czy muzykujemy, nie wiemy, co się zdarzy. Jaki jest charakter pisania muzyki filmowej? Przecież to jest zadane, przecież to jest komercyjne, bez względu na to, jak ten film byłby ważny. Dziękuję. Ja tak sobie myślę, że taka absolutna wolność jest trochę gubiąca. Nie? Wiesz, o co chodzi? Takie wypuszczanie kogoś to jest po prostu... Głupieje się od wolności. No, bardzo. Dokładnie. Trzeba uważać. A że ja nie mam szkoły na przykład muzycznej, ani tak naprawdę... Czy tak jak ja? No. To lubię często pracować na zadany temat. I gdzie jest ktoś, kto stworzy mi pewien rygor i dosyć tak z pewnym przekąsem nazywam pracę dla Smarzowskiego fuchą. Ale to jest fucha, która, no dobrze tam, która jest dla mnie, no uczy mnie. No, między innymi takiego, chcę krótko, ale pisanie do filmu bardzo uczy... Ojejku, to będzie długi wykład. Ja się tym, proszę się zapisać do mnie na wykłady. Bo rzeczywiście zajmuję się tym od dłuższy. Chodzi o to, że tam jest bardzo dużo emocji, które trzeba bardzo dokładnie nazwać. I jeszcze mało to, że nazwać, to trzeba jeszcze zagrać. Tak jak aktor trochę się czuje. Więc to jest naprawdę długi proces. Ale tak sobie myślę, jak to można odnieść do języka literackiego. Nie wiem, czy... Felieton to jest coś takiego, tak. Bo też zadajesz sobie pytanie, nie? Jak pracujesz, czy opiszesz tą historię tak, żeby była precyzyjnie. Tak, no. 4000 znaków i nie ma zmiłu, i tylko musisz w terminie oddać i to jest coś podobnego. No. Uczy pokory, uczy stylu też, wiesz, uczy panowania nad, że nie ma tej logorei, wiesz. No, tak sobie wyobrażam.
Felieton jest taką formą zadanej roboty i fuchy. Termin i rozmiar. Dokładnie. Jest pewien rygor. Jest termin i musisz być precyzyjny. I lubię to, że Wojtek nie daje tej muzyki dużo w filmie. Dzięki temu dostaje jakieś nagrody chyba za muzykę, bo się wreszcie pojawia i ktoś zauważył. A normalnie przecież nie słuchamy muzyki w filmie. Film interesuje nas komplet, tak? Nie pytamy się, czy są świetne zdjęcia, czy jest świetna muzyka, czy świetna gra aktorska. Znaczy ja się akurat pytam, no ale to jest takie zboczenie. Czy to jest okej? Okay? Chcecie mikrofon? Ale to właściwie jest kontynuacja tego samego pytania, panie Mikołaju. Zróbcie sobie muzyczny festiwal do Walerii Jasnej. Po co ja tu jestem? Takie pytanie techniczne. Na jakim etapie zaczyna się ta muzyka? Czy to jest na etapie na przykład, że masz scenariusz, czy to już jest gotowy film i mniej więcej wiadomo, gdzie ta muzyka ma się pojawić, jak długo, czy to jest na przykład na tak, że tego filmu w ogóle jeszcze nie ma i już trzeba coś tworzyć. Najważniejsze jest jakby scenariusz jest bardzo ważny, bo to jest partytura. Taka pierwsza partytura, taki brudnopis. I jak myślę, bo nie będę o Smarzowskim gadał, ale na przykład jak czytam Przewóz, to ja naprawdę go słyszę. Jest tak precyzyjnie zrobiony, tak zmysłowy, że dla mnie to jest bardzo łatwy materiał. Ale jak piszesz, to piszesz do obrazu? Jak piszesz muzykę filmową? Już coś już. Tam jakiś masz taki wstępny, siedzisz z saksem przed ekranem i... Tak, często, ale tak naprawdę rzadko kiedy piszę. No, czasami muszę coś napisać, to używam komputera. Znaczy lepiej piszę niż czytam może nuty, ale na przykład jeżeli jest tak precyzyjnie oddany stan emocjonalny bohaterów i w ogóle sytuacji, to naprawdę praca jest bardzo łatwa. Po prostu od razu widzę, że można iść za bohaterem, że można wejść czasem głębiej w jego stan, bo film to jest takie wydarzenie artystyczne, które skupia w sobie wiele elementów. Tak? I jest gra aktorska, i są zdjęcia, i są kostiumy, i jest dźwięk, i jest muzyka, i jest po prostu, i są to i to, jest catering, są ludzie, którzy trzymają mikrofony, są operatorzy. Tego jest po prostu, żeby zrobić film potrzebne jest 200 osób. Ale każdy ma swoją działkę i naprawdę ja jestem tylko od tego, żeby wejść w stan psychologiczny, psychiczny bohatera i czasem pokazać jego wnętrze jeszcze głębiej niż on jest w stanie wyrazić twarzą na przykład. Ale sama powieść mówi mi bardzo dużo. Na przykład gdybym miał zrobić muzykę dla tego Stasiuka, przepraszam, że ja trochę tutaj taką historię zrobię, ponieważ proponowałem Smarzowskiemu, żeby zrobił Przewóz. I żeby jak najszybciej kupił prawa autorskie do tego. A wiesz, co on powiedział? Nie. Jak dla mnie, za rzadko trup się ściele. To prawda. Trup jest oszczędny. Że za mało tych trupów. Tak. Dołożylibyśmy coś. A ja z kolei już mam dosyć tego trupa, bo właściwie jestem specjalistą od zagłady. I teraz jak ktoś robi film o zagładzie, to do mnie dzwoni. Ja mówię, ludzie, ratunku po prostu. Dajcie mi spokój, chcę zrobić komedię jakąś obyczajową. Prawdopodobnie nie umiałbym, musiałbym się nauczyć, ale naprawdę jak czytam Przewóz, to wiadomo, że nie wezmę saksofonu do tego, żeby zagrać muzykę filmową. Będę szukał muzyki z tych miejsc, coś, co wyraża ten pejzaż, ten smrodek, ten zapach, tą intymność, tam ten jest sos. Cisza, tam ten, jest cisza. Tam jest cisza przede wszystkim. Tylko no kurwa, jak Niemcy idą, to już nie ja. No tylko wam pisarzom się tak wydaje, nie ma ciszy w ogóle. Ciszy nie ma, to jest jakiś wymysł. Nie ma czegoś takiego zjawiska. Zawsze coś się dzieje. Góra. Konrad. Tam jest góra. Tam przy barze. Przy tyłu. Tam jest. Konrad. Raz, tak. Skoro tu wszyscy zadają pytania prawidłowemu bohaterowi spotkania, to ja mam dwa wątki. Po pierwsze chciałem podziękować za przywrócenie tutaj do korzeni w naszym Wrocławiu wątku koleżeństwa. Kollegen po niemiecku to tylko kolega z pracy. Tak się mogą też uczniowie kolegować. A poza tym chciałem wyjaśnić raz na zawsze niewyjaśnialną zagadkę 44.
do owej książki kucharskiej pisanej 13 z Głoskowcem i po niej Mickiewicz pracował głównie w 11 z Głoskowcu. A cztery wersy, skoro ABBA albo ABAB można ogarnąć w pamięci. To wszystko. Dzięki, Konrad. Koniec. Koniec. To festiwal ma swoje te ograniczenia. Może ktoś z Państwa jednak, bo... Znaczy jeszcze 5 minut. 3, 4 właściwie. Nie mają, zobacz, są zachwyceni i onieśmieleni. Państwu jest za gorąco, co? Tak. O, jest pan. Ja mam pytanie, bo pan tam zna tę Ukrainę dobrze. Jak ta wojna się skończy, czy oni sami sobie później nie poradzą i nie wezmą się za łby i to państwo i tak upadnie? Niech się wojna skończy, proszę pana. Przede wszystkim to jest najważniejsze. Wie pan co? Były dosyć ważne badania socjologiczne przez Polkę jakąś robione na temat istoty ukraińskości i jej wyszło z tych badań, że istotą ukraińskości nie jest nacjonalizm, nie jest poczucie narodowe, tylko poczucie obywatelskie, które w tej wojnie strasznie wyraźnie widać. Najpierw wygrajmy wojnę, a potem zobaczymy, to jest najważniejsze. Nie wiem, co będzie. Trzeba im pomagać, trzeba im pomóc zwyciężyć Ruskich, a potem dać im wolność. Tak mi się wydaje. Wie pan... O nie wiem, poszedł w kolejną anegdotę, a to już mamy 2 minuty. To ta anegdota nie mieści się w 2 minutach. Koniec. Naprawdę koniec. Dzięki.